Witam, 28 maja 2016, przygotowanie gołębi do wysyłki. Dzisiaj przygotowałem grupę wyżynaczy dla ekstra wymagającego hodowcy z Gór Świętokrzyskich. Warunki trudne, gołębie potrzebują mieć cechę wyżynaczy, czyli mordant, za wszelką cenę dotrzeć do domu. Te gołębie wyróżnia ta cecha. Czym lot cięższy, tym lepiej sobie radzą. Tutaj historycznie ujmując, te gołębie wywodzą się z linii Heinza Fulgoniego. Ten z kolei miał od Marcela Desmeta, a ten od Alojza Stickelbauta. Tutaj również przedstawiciel tych cudownych gołębi. Z pewnością w Górach Świętokrzyskich, w trudnych warunkach terenowych, wyżynacze pokażą swoje atuty i sprawią zadowolenie hodowcy. To linia Kubusia, zwycięzcy lotu z Ostendy, 850 km, oświeżona samicą Jana Ardena. Spójrzmy teraz na te gołąbki z bliska. Ponownie prezentuję grupę gołębi, które przygotowałem dla hodowcy z Piekar Śląskich. Zakupił w tym roku już dwa pakiety, teraz bierze trzeci pakiet. Tym razem same werworty. Gołębie z linii Finierke 5000 wyróżniają się kapitalnymi rezultatami na krótkim i średnim dystansie. Lor werwort i jego słynna Finierke 5000 to historia gołębiarstwa belgijskiego. Najlepsza rasa na świecie. Tutaj u mnie prezentuję całą kolekcję niebieskich gołąbków. Wyróżniają się niezłomną wolą powrotu, szybkością, dobrą orientacją. Wydaje się, że w trudnych śląskich warunkach te gołębie pokażą swoją jakość. I 6 gołąbków zamówionych w cenie 990 zł. I jak to bywa, dla zaufanego odbiorcy jeden gratis, a ten szczególny urodziwy. Wydaje się, że hodowca będzie szczególnie zadowolony. Obejrzyjmy je teraz z bliska.